Pojechałem do Teksasu, by porozmawiać z władzami w centrali. Przeprowadziłem wywiad z człowiekiem, którego nazwisko i pieczątka figurują na pierwszej stronie niemal wszystkich tajnych akt. Jego podpis widnieje obok opisu konkretnego incydentu. Joe Anglim stwierdził, że nigdy nie czytał tych akt. Nigdy? Zgadza się. Powiedziałem, mam setki dokumentów z pańskim podpisem. On na to, ja ich nie czytałem. Czy kiedykolwiek policzył pan te teczki lub analizował je pod kątem problemu wykorzystywania seksualnego w szeregach skautów? Odpowiedział nie. Na pytanie, dlaczego odparł, bo nikt nie powiedział nam, że mamy problem i musimy to zrobić. No jak dowiecie się, że macie problem, nie czytając tych akt? Odparł, wiemy, że nie mamy problemu, ponieważ nasza metoda jest świetna i nie mamy powodu przypuszczać, że istnieje problem. Nie analizowaliśmy tych teczek, bo nie kazano nam tego robić. Nie prosiliśmy nikogo, by się nimi zajął, bo nie było takiej potrzeby. Naprawdę tak powiedział?